Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj zapraszam na opowieść historyczną o uniwersalnym bohaterze, o nazywanym przez niektórych świętym polskiego patriotyzmu, rotmistrzu Witoldzie Pileckim. Rotmistrz Pilecki jest bohaterem uniwersalnym. Może inspirować każdego człowieka, niezależnie od pochodzenia, wyznania czy pozycji społecznej. A jednocześnie jego postawa, taka postawa ciągłej pracy nad sobą i budowania swojego charakteru dla dobra innych. To jest postawa, którą pięknie wyrażają słowa z tej małej książeczki. O naśladowaniu Chrystusa Tomasza A. Kempis. Gdzie możecie znaleźć słowa: dobrze czyni ten, kto służy raczej społeczności niż swojej chęci. I ta w dzisiejszych czasach mało popularna postawa chrześcijańska będzie tym największym drogowskazem na całej drodze rotmistrza Witolda Pileckiego. Bo nawet dzisiaj wielu z nas pracuje nad sobą. Ale często ta praca, czy poprzez psychoterapię, czy medytację, odnajdywanie w sobie wiary, służy bardziej załatwieniu jakichś doczesnych, prostych problemów. Że chcę mieć więcej pieniędzy, szczęśliwą rodzinę, czy po prostu życiowy sukces. A rotmistrz Pilecki oddał całego siebie dla dobra innych. I to warto zrozumieć, gdy chcemy poznać postawę i losy tego bohatera. Bohatera, który wyszedł z wielkiej, patriotycznej rodziny. Dlatego jego opowieść zaczniemy od dziadka, Józefa Pileckiego, który za udział w powstaniu styczniowym trafił na zesłanie i stracił cały majątek. Józef Pilecki, dziad Witolda, pochodził z zasłużonej rodziny szlacheckiej pieczętującej się herbem Leliwa. Udział w powstaniu styczniowym przypłacił 7-letnim zesłaniem na Syberię. Później jego synowie byli poddawani represjom, przez co Julian Pilecki po ukończeniu studiów w Instytucie Leśnym musiał przyjąć posadę prostego leśnika w Karelii. I tam właśnie na dalekiej północy, pomiędzy Rosją a Finlandią, w mieście Ołoniec urodził się w 1901 roku Witold Pilecki. Wkrótce, bo gdy młody Witold skończył 9 lat, rodzice podjęli bardzo ważną decyzję. Widząc postępującą rusycyzację dzieci i chcąc dla nich wychowania w polskiej kulturze, Ludwika wraz z dziećmi wyjechała na Wileńszczyznę. I tak młody Witold znalazł się w Wilnie. I właśnie powrót na Wileńszczyznę wraz z mamą i rodzeństwem stanie się bardzo ważny dla dalszych losów Witolda Pileckiego, który Wilno pokocha i zresztą do końca życia będzie już mówił z przepięknym wileńskim akcentem. To właśnie w Wilnie młody Witold włączy się w działalność konspiracyjnego harcerstwa. W ramach tej działalności pozna takie sławne później osoby, jak na przykład bracia Mackiewicze, w tym Józefa Cata Mackiewicza, słynnego żubra kresowego. I właśnie, gdy konspiracyjne harcerstwo wyjdzie z podziemia, pod koniec I wojny światowej, Witold będzie aktywnie uczestniczył w tych pierwszych próbach zbrojnych i weźmie udział w walkach o Wilno z Niemcami w Sylwestra z 1918 na 1919. Później, gdy pod naporem bolszewików Polacy wycofają się z Wilna, wstąpi do słynnego oddziału kawalerii legendarnego Łupaszki. Walka w słynnym oddziale Łupaszki Jerzego Dąbrowskiego była dla Witolda Pileckiego niczym kresowe wyprawy słynnych polskich wojowników, takich jak Michał Wołodyjowski czy Jan Skrzetuski.
Oddział walczył w sposób partyzancki i przez prawie rok utrzymywał i ochraniał polską ludność Wileńszczyzny. W końcu jesienią 1919 roku Polacy wyzwolili Wilno, a Witold mógł wrócić do nauki. Niestety już w roku kolejnym nawała bolszewicka spowodowała ponowną potrzebę walki. Witold Pilecki znowu wstąpił do kawalerii, walczył m.in. w Bitwie Warszawskiej, a potem wraz z innymi synami Wileńszczyzny wziął udział w słynnym buncie Żeligowskiego. Buncie, który spowodował, że Wilno i w zasadzie cała Wileńszczyzna, zwane później przez chwilę Republiką Litwy Środkowej, powróciły do macierzy. Po wojnie polsko-bolszewickiej i buncie Żeligowskiego, wskutek którego w końcu Wilno trafi do Polski, Witold Pilecki będzie powoli wracał do cywilnego życia. W 1921 roku zda maturę. Później będzie pracował w takiej agencji wojskowej, Demacie, gdzie da się poznać jako wielka osobliwość. Uczciwy urzędnik, który nie przyjmuje łapówek i rzeczywiście chce załatwić sprawy dla dobra nie tylko państwa, ale też osób, które się do niego zgłaszają. Wtedy też da się poznać jego postawa moralna, która wyróżnia go bardzo na tle współczesnych i jego rówieśników. Co prawda studiuje jako wolny słuchacz malarstwo i obraca się często w środowisku, można powiedzieć, artystycznym, czasami nawet cyganerii, ma zresztą sympatię, piękną Kazimierę, ale jednocześnie wyróżnia się bardzo swoją moralnością i głęboką postawą, którą zresztą można wyczytać w jego listach do ukochanej. W jednym z listów możemy przeczytać, gdy Witold Pilecki opowiada Kazimierze Daczównej o swoich wrażeniach z pielgrzymki do Karwarii. Co do intencji, o którą pytasz, to nie uważam za właściwe pertraktować z Panem Bogiem w kupiecki sposób. To znaczy, ja dla Ciebie, Boziu, pójdę do Kawarii, a Ty mnie za to daj to i tamto. Uważam, że tych kilka dni i trochę zmęczenia przyniesionych w ofierze jest bardzo małą cząstką wdzięczności za wszystko, co od Boga mam. A w innym liście znajdziemy również piękne i mądre słowa. Dziękuję Bogu za przyjemne i przykre, które znosząc staje się lepszym. I najwięcej za to zrozumienie właśnie tego, że i przyjemność i zmartwienie w gruncie rzeczy jest dobre. I być może właśnie ta postawa i głębokie przemyślenia spowodują, że ten związek nie będzie miał szans powodzenia. Witold Pilecki w pewnym sensie rozstanie się z Kazimierą Daczówną, która być może też nie traktuje go do końca poważnie i chce się jeszcze cieszyć młodością. Wtedy też na życie Witolda Pileckiego bardzo istotnie wpłynie śmierć jego ojca Juliana, który umrze w 1924 roku. I wtedy Witold rozpocznie prawie dwuletnią batalię o odzyskanie rodzinnego majątku w Skurczach. Będzie to batalia o zakończenie bardzo niekorzystnej dzierżawy. I ta w tym czasie będzie dalej pracował w Wilnie, między innymi jako sekretarz sędziego śledczego, przez co pozna też różne ciemne ludzkie sprawki i te może mniej atrakcyjne części życia. Będzie o tym dość mocno wspominał w swoich pamiętnikach. Ale w końcu w 1926 roku, 1 września, opuści swoje wileńskie mieszkanie i uda się do Sukurcz. By tam w Sukurczach rozpocząć swoje życie ziemianina i patrioty. Obejmując majątek rodzinny w Sukurczach, Witold Pilecki rozpocznie długoletnią pracę nad jego modernizacją i usprawnieniem. Jednocześnie korespondencyjnie ukończy Wydział Rolniczo-Leśny Uniwersytetu Poznańskiego, ale swojej nauki i nowych umiejętności nie zachowa dla siebie. Będzie prowadził wykłady, zajęcia i przekonywał sąsiadów oraz okoliczną ludność do nowoczesnego gospodarowania. Doprowadzi nawet do założenia spółdzielni mleczarskiej, by poprawić warunki zakupu mleka dla wszystkich w okolicy. Będzie angażował się bardzo mocno społecznie. Utworzy nawet w Krupie ochotniczą straż pożarną. W tejże Krupie
weźmie również udział w budowie kościoła i korzystając z umiejętności nabytych podczas wcześniejszych nieukończonych studiów malarskich, namaluje dla tego kościoła dwa obrazy, które wiszą tam do dzisiaj. Jego życie natomiast zmieni poznanie w 1929 roku młodej nauczycielki Marii Ostrowskiej, która rozpoczęła pracę w szkole w Krupie. Marii, która stanie się wybranką jego serca. Związek Witolda Pileckiego z Marią Ostrowską to nie będzie miłość od pierwszego wejrzenia. Witold będzie musiał się naprawdę wysilić, żeby jego wybranka stanęła z nim kiedyś na ślubnym kobiercu. Andrzej Pilecki, syn Witolda, wspomina dwie przepiękne anegdoty. Pierwszą, jak to pojawił się pewien konkurent, lotnik wojskowy z Lidy, który przyjeżdżał na spotkania z nauczycielką Marią Ostrowską rowerem. I pewnego dnia Witold Pilecki zorganizował, że ktoś ten rower podprowadził i odstawił pod koszary w Lidzie, odległo 5 km. I rzeczywiście spacer w kiepską pogodę tych 5 km osłabił ambicje konkurenta, lotnika i od tej pory Witold uzyskał wolne pole. Słynął też z tego, że wrzucał przez okno Marii bukieciki kwiatów. I doszedł do takiej wprawy, że każdy bukiecik, czy to bzu, czy innych polnych kwiatów, lądował prosto na jej łóżku. W końcu, po prawie 2 latach starań, para pobrała się w 1931 roku. Wkrótce urodziły się ich dzieci, Andrzej i Zofia. I lata 30. były pięknym, wręcz można powiedzieć idyllicznym czasem dla rodziny Pileckich. Poza działalnością społeczną, Witold Pilecki poświęci się również życiu rodzinnemu. Będzie wychowywał swoje dzieci w patriotyzmie i poszanowaniu tradycji, a jednocześnie będą mieli czas na i naukę, i zabawę. Bardzo często będzie pomagał dzieciom przygotować scenki teatralne, które będą odgrywali dla mamy powracającej z pracy. W okolicy da się poznać nie tylko jako dobry gospodarz, ale też miłosierny i pomagający człowiek. Być może dlatego później ludność okolic Krupy i Lidy, często białoruska, zadba o Marię Pilecką i jej dzieci w trakcie początku okupacji sowieckiej. I w końcu przyjdzie trudny rok 1939, w którym najpierw umrze ukochana mama Witolda. Później burza zniszczy odwieczne bocianie gniazdo. Aż w końcu 26 sierpnia Witold zostanie zmobilizowany. Zgromadzi swój pułk, z którym parę dni później z Lidy wyruszy do punktu mobilizacyjnego Armii Prusy. I nadejdzie ciężki czas wojny obronnej 1939 roku. Kampania wrześniowa była rzeczywiście bardzo ciężkim czasem dla Witolda Pileckiego, którego pułk został rozbity już praktycznie w nocy z 5 na 6 września. Jednakże później Pilecki dołączył do oddziału, którym dowodził Jan Włodarkiewicz. I ten oddział nigdy nie poddał się ani Niemcom, ani Sowietom. I kontynuował walkę, głównie w lasach, w sposób praktycznie partyzancki, aż do października, w którym w końcu oddział został rozpuszczony, a Witold Pilecki poprzez Ostrowię Mazowiecką, gdzie mieszkali jego teściowie, trafił na początku listopada do Warszawy, gdzie 9 listopada spotkał się znowu z Janem Włodarkiewiczem i innymi żołnierzami, którzy chcieli kontynuować walkę o niepodległość, tym razem w konspiracji. I na tym spotkaniu 9 listopada zostanie założona Tajna Armia Polska. Po pełnej nocy obrad i rozmów o świcie udadzą się do kościoła, w którym inny bohater historii najnowszej, ksiądz Jan Zieja, przyjmie od członków Tajnej Armii Polskiej o świcie 10 listopada ślubowanie. Ślubowanie ich służby ojczyźnie.
Jednocześnie cały czas Witold Pilecki nie będzie tak naprawdę wiedział, co dzieje się z jego żoną i dziećmi. Dopiero wiosną 1940 roku, gdy po wielu perypetiach trafią oni do teściów w Ostrowi Mazowieckiej, dowie się, że jego żona i dzieci uszły z rąk Sowietów. Zbawieniem dla rodziny Witolda Pileckiego była dobroć, którą okazywali swoim sąsiadom i okolicznej ludności przed wojną. Dzięki temu Maria została ostrzeżona przez sąsiadów, że jest na liście wywózki przez Sowietów na Sybir. Udało jej się ujść z okolic Lidy i w końcu po wielu perypetiach, dzięki pomocy krewnych, przeszła z dziećmi przez granicę między okupacją sowiecką a generalnym gubernatorstwem i trafiła do domu rodziców w Ostrowi Mazowieckiej. Witold, uspokojony bezpieczeństwem żony i dzieci, mógł poświęcić się służbie. W ramach tajnej armii polskiej zajmował się głównie działalnością wywiadowczą i organizacją struktur. I tak wiosną 1940 roku tajna armia polska rozrosła się na kilka miast generalnego gubernatorstwa. W czerwcu 1940 roku Niemcy założą w okolicach Oświęcimia obóz koncentracyjny Auschwitz. I wkrótce zaczną do niego trafiać pierwsi działacze polskiego podziemia niepodległościowego. A także osoby nawet z tym podziemiem niezwiązane, ale w ramach represji złapane przez Niemców w okrutnych łapankach. I latem dwie bardzo ważne osoby z tajnej armii polskiej, Dering i Surmacki, trafią właśnie do tego obozu. W tym momencie też będzie się działa bardzo ciekawa rzecz jakby w samej tajnej armii polskiej, gdyż jej przywódca Jan Włodarkiewicz, osoba o raczej poglądach narodowych, jest dość sceptyczny wobec współdziałania wtedy ze Związkiem Walki Zbrojnej, którym przewodzi już Rowecki. Natomiast Witold Pilecki uważa, że wszystkie te organizacje powinny ze sobą współpracować. I to, do czego dojdzie, to w ramach takich rozmów o współpracy między ZWZ a właśnie tajną armią polską pojawi się właśnie temat obozu w Auschwitz. Co się w nim właściwie dzieje? Dlaczego tyle ludzi do niego trafia? I dlaczego tak mało z niego powraca? Są pewne pierwsze pogłoski o strasznych warunkach, o wykańczaniu więźniów. Jednakże podziemie nie wie, co się w tym obozie naprawdę dzieje. I właśnie w rozmowie z Roweckim Włodarkiewicz wspomni, że jest oficer, który jest w stanie podjąć się misji do Auschwitz. I chodzi mu oczywiście o Witolda Pileckiego, który o tej propozycji usłyszy pod koniec sierpnia 1940 roku. Pilecki poprosi o czas do namysłu. Jednakże tak jak w całym swoim dotychczasowym życiu, wybierze służbę ponad osobiste szczęście czy pomyślność. I zdecyduje się na tą misję. Co ciekawe, nie mógł też mieć pewności, że do tego Auschwitz trafi. Tak jakby można powiedzieć, z pełnym oddaniem się, w pewnym sensie spełniając taką ofiarę, dał się Niemcom złapać w łapance 19 września 1940 roku w mieszkaniu szwagierki Eleonory Ostrowskiej. Jak wiemy ze świadectw nie tylko Ostrowskiej, ale też i innych ludzi, miał wszelkie szanse i możliwość, żeby z tej łapanki uciec. Jednak pozostał w mieszkaniu, dał się złapać Niemcom. Jego misja rozpoczęła się w tym sensie pomyślnie, że dwa dni później trafi do piekła na ziemi, do obozu Auschwitz. Witold Pilecki przybył do obozu w Auschwitz
21 września 1940 roku. Oficjalnie występował jako Tomasz Serafiński, gdyż takie dokumenty jednego z polskich oficerów używał w tamtym czasie w Warszawie. Na przyjeździe jeden z esesmanów wybił mu kolbą 2 zęby. Dostał również numer 4859. Bardzo szybko Witold Pilecki zrozumiał, dlaczego na wejściu do obozu stoi napis Arbeit macht frei, praca czyni wolnym. Ponieważ obóz był tak zaplanowany, by wskutek głodowych racji żywnościowych i ciężkiej, wyniszczającej fizycznej pracy powodować śmierć więźnia w maksymalnie 6 tygodni. I tym sposobem rzeczywiście ciężka, upodlająca praca prowadziła do wolności od opresji i okrucieństwa poprzez śmierć. Witold Pilecki jednak dość szybko zaczął zakładać pierwszy ruch oporu w Auschwitz, tak zwany Związek Organizacji Wojskowej. I dzisiaj, gdy słyszymy o tym, że Witold Pilecki założył w Auschwitz ruch oporu, że w tym piekle na ziemi spędził 2 lata i 7 miesięcy, prawie 1000 dni, że dzięki jego raportom właśnie ludzie mogli dowiedzieć się, jakie okrucieństwo w tym piekle na ziemi zgotował człowiek człowiekowi. Jakie okrucieństwo zgotowali Niemcy więźniom, Polakom, Żydom i przedstawicielom innych narodowości. To ucieka nam rzeczywista ofiarność. Ciężko jest opowiedzieć o wszystkich szczegółach, bo jest to opowieść drastyczna. Kilkanaście razy ocieranie się o śmierć. Poświęcenie do tego stopnia, że nawet był w stanie oddać ostatnie jedzenie czy płaszcz innemu więźniowi. I to, co mnie tak bardzo dotyka, bo jest wielu ludzi, którzy piszą czy uważają, jak wierzyć w drugiego człowieka, jak wierzyć w Boga po tym doświadczeniu Auschwitz. I to jest coś, co pojawiało się zwłaszcza w kulturze wielokrotnie przez ostatnie 70 lat. To do mnie od razu przychodzą słowa, które napisał właśnie o tym cierpieniu, o tej nieludzkości rotmistrz Pilecki. Nastąpiło niejakie rozdwojenie. Wtedy, gdy ciało było stale udręczone, duchowo człowiek czuł się czasami, nie przesadzając, wspaniale. Zadowolenie zaczęło się gnieździć gdzieś w mózgu, tak z powodu przeżyć duchowych, jak i z powodu ciekawej gry, czysto intelektualnej, którą prowadziłem. A ta gra, jak to nazwał, to było stworzenie organizacji oporu, organizacji podziemnej, której członkowie byli praktycznie w całym obozie. Którzy byli w stanie dostarczyć poza Auschwitz, niektórzy mówią 8, niektórzy 9 raportów o tym, co naprawdę dzieje się w tym strasznym miejscu. Ludzie, którzy mimo tego systemu skrajnego upodlenia i zezwierzęcenia byli w stanie pomagać najsłabszym, nieść nadzieję i budować taką wolę przetrwania i walki w innych więźniach. I to właśnie jest wielkie dzieło rotmistrza Pileckiego, który jednocześnie potrafił tak działać, że ludzie o skrajnych, nieprzeciwnych poglądach byli w stanie ze sobą współdziałać i się nawzajem wspierać. I to jest taki piękny moment, Wigilia 1941 roku w Auschwitz, kiedy wspólnie świętują bohater lewicy, Stanisław Dubois, i bohater narodowców, Jan Mozdow, którzy mimo skrajnie przeciwnych poglądów i dość dużej rywalizacji i walki w latach 30. w tym miejscu ze sobą współdziałali dla dobra innych. I co ważne, ta wielka ofiarność spowodowała, że informacje o tym, co działo się w Auschwitz, trafiły nie tylko do polskiego podziemia, ale też do zachodnich aliantów. I tu warto wspomnieć o 3 sytuacjach, o drogach 3 bardzo ważnych raportów. Pierwszy raport Witold Pilecki przygotował już w październiku 1940 roku.
Został on przekazany w formie ustnej dzięki pośrednictwu zwolnionego z Auschwitz więźnia Aleksandra Wielopolskiego. I generał Rowecki za pośrednictwem księżnej Julii Lubomirskiej przekazał go poprzez Szwajcarię i Hiszpanię do Londynu, gdzie trafił w grudniu 1940 roku. Niestety władze polskie na uchodźstwie skróciły raport do jednej stronnicy, po czym przekazały go do Royal Air Force, czyli brytyjskich sił powietrznych, ponieważ w raporcie tym Witold Pilecki prosił o zbombardowanie Auschwitz, o przerwanie morderczej działalności obozu. 15 stycznia 1941 roku Brytyjczycy odmówili. Uważali, że na tamten moment ich możliwości techniczne nie pozwalają na takie bombardowanie. Kolejny ważny raport został przekazany w sumie przez trzech więźniów, których Pilecki dokładnie wyszkolił i nauczył najważniejszych informacji. Odbyło się to w październiku 1941 roku. Raport ten zawierał informacje o pierwszej masowej zbrodni gazowania cyklonem B, którego użyto do zagazowania ponad 800 jeńców sowieckich we wrześniu 1941 roku. Raport ten AK przygotowało w formie mikrofilmu, który następnie przemycił na zachód Sven Norman, szwedzki przedsiębiorca. Raport ten niestety spotkał się z dużym sceptycyzmem Brytyjczyków, jednakże spowodował, iż w styczniu 1942 Brytyjczycy i Amerykanie zorganizowali konferencję o niemieckich zbrodniach wojennych, gdzie zapowiedzieli ich ukaranie po wojnie. A wreszcie kolejny godny wzmianki raport Witolda Pileckiego został wywieziony z obozu dzięki ucieczce Wincentego Gawrona i Stefana Bieleckiego w maju 1942 roku. I ten raport mówił o rozpoczęciu masowej eksterminacji Żydów, tak zwanym po niemiecku Endlösung, czyli ostatecznym rozwiązaniu kwestii żydowskiej. Gdyż wtedy właśnie wiosną 1942 roku zaczęło się masowe mordowanie w komorach gazowych Żydów z całej Europy, którzy transportem kolejowym w iście diabelskiej niemieckiej machinie logistycznej byli przywożeni ze wszystkich okupowanych krajów Europy do Auschwitz. Niestety raport ten podróżował do Anglii prawie pół roku. Tak długo trwała epopeja agenta Napoleona Segiedy, który poprzez Szwajcarię i Hiszpanię, gdzie niestety został aresztowany i osadzony w obozie, trafił w końcu do Londynu 19 lutego 1943 roku. Raport ten zawierał ponowną prośbę o zbombardowanie Auschwitz i ponownie Royal Air Force odmówiło, zasłaniając się ważniejszymi priorytetami i planowaną inwazją Sycylii. Podobnej odmowy udzielili również Amerykanie. Także jak mogliście usłyszeć, trzy najważniejsze informacje o niemieckim okrucieństwie w Auschwitz. O samym wyniszczającym więźniów, morderczym charakterze obozu. O wykorzystaniu cyklonu B do masowego gazowania ludzi, do mordowania. Oraz o rozpoczęciu tego, jak to mówią Niemcy, Endlösung, ostatecznego rozwiązania, czyli masowego mordowania w obozie Żydów z całej Europy, dotarły do Brytyjczyków i Amerykanów właśnie dzięki poświęceniu Witolda Pileckiego i jego towarzyszy. I to jest bardzo znamienne, że zarówno w styczniu 1941 roku, jak i w styczniu 1943 Royal Air Force, a w 1943 również Amerykanie, odmawiają próśb o zbombardowanie obozu i zakończenie tego okrucieństwa. Dla mnie jest bardzo uderzająca, zwłaszcza ta odmowa ze stycznia 1943 roku. Ponieważ w tamtym momencie, wiadomo, szacunki są różne i kalkulacje ofiar również różne, ale można założyć, że z około miliona osób, które zginęły w komorach gazowych w Auschwitz, śmierć poniosło dopiero 200 kilkadziesiąt tysięcy. Więc ta decyzja aliantów o tym, by w żaden sposób wojskowo nie spróbować tego przerwać, nawet jeśli oznaczałoby to śmierć wielu więźniów, na którą zresztą sami więźniowie byli gotowi, o którą sami prosili
tak jak już sam Pilecki w październiku 1940 roku, pozostała bez odzewu. Ciężko teraz spekulować, czy zbombardowanie obozu w styczniu 1943 roku powstrzymałoby eksterminację kolejnych 800 tysięcy osób, 800 tysięcy ludzi. Ale na pewno byłoby czynem, przynajmniej w ocenie więźniów obozu, moralnym. I w pewnym sensie też to niewyobrażalne okrucieństwo, te masowe mordy, no bo codziennie przyjeżdża praktycznie 1000 Żydów z różnych państw europejskich, którzy są okrutnie gazowani i mordowani, powoduje, że Niemcy podejmują decyzję o zmianie charakteru całego obozu. To znaczy praktycznie już wiosną 1943 zaczynają usuwać z niego Polaków. I praktycznie w krótkim czasie 7 tysięcy więźniów trafi do innych obozów koncentracyjnych już w samych praktycznie zachodnich Niemczech, bo to jest głównie Buchenwald. I Witold Pilecki miał być również jednym z tych więźniów. Ale udaje mu się załatwić, dzięki udawaniu przepukliny, pozostanie w obozie i pod koniec kwietnia, a dokładnie w nocy z 26 na 27 kwietnia 1943 roku ucieknie z obozu. Ale ucieknie nie dlatego, że chce uratować swoje życie, tylko dalej wierzy w próbę uratowania więźniów. Ucieka po to, żeby przekonać Armię Krajową do ataku na obóz i ewentualnie jeszcze próby wywołania i wsparcia powstania w samym obozie. I żeby dokonać swojej ucieczki, Witold Pilecki musi zostać piekarzem. W ucieczce Pileckiemu pomógł Jan Redzej, więzień pracujący w komandzie, które dostarczało chleb do obozu z piekarni położonej poza jego terenem. Dzięki działalności innych członków podziemia, Witold Pilecki zostali oddelegowani do pracy w komandzie Jana Redzeja. I właśnie w nocy z 26 na 27 kwietnia 1943 roku udało im się z tej piekarni uciec. W czasie ucieczki miał miejsce cud. Okazało się, że klucz, którego użyto do otwarcia okna w piekarni, pasował również do łódki, którą ubiegający więźniowie znaleźli nad brzegiem rzeki Soły. Dzięki temu łódkom przepłynęli rzekę i udała się ich śmiała ucieczka. Po kilku dniach dotarli do Alverni, gdzie dzięki pomocy lokalnej ludności przekroczyli granicę między Rzeszą a Generalnym Gubernatorstwem. I ich ponad 100-kilometrowa ucieczka zakończyła się szczęśliwie w Bochni. Gdy Witold Pilecki trafi do Bochni, rozpocznie starania o kontakt z lokalnym dowództwem Armii Krajowej. By spróbować ich przekonać do ataku jakiejkolwiek akcji w celu poprawy losu więźniów w Auschwitz. Uda się do zastępcy lokalnego komendanta Armii Krajowej w Nowym Wiśniczu i tu nastąpi cud, ponieważ spotka prawdziwego Tomasza Serafińskiego i zostaną dozgonnymi przyjaciółmi. Zresztą później, pod koniec 1943 roku, Tomasz Serafiński zostanie zatrzymany przez Gestapo, który poszukuje go jako zbiegłego więźnia z Auschwitz. W końcu go wypuszczą, bo po zdjęciach rozpoznają, że prawdziwy Tomasz Serafiński nie jest tym, który w Auschwitz figurował pod tym nazwiskiem. Jednakże przypłaci to bardzo ciężką utratą zdrowia wskutek brutalnego śledztwa Gestapo. A sam Pilecki spotka się niestety z brakiem wiary lokalnego dowództwa Armii Krajowej, które obawia się podjęcia jakiejkolwiek akcji przeciwko niemieckiemu obozowi w Auschwitz. Jest to jeden z powodów, dla których Pilecki wyjedzie do Warszawy, gdzie trafi w końcu w sierpniu 1943 roku i zacznie tam służbę w Armii Krajowej.
To, co się wydarzy, to jesienią ostatecznie runą jego nadzieje o pomocy dla Auschwitz. Ponieważ AK po rozmowach z lokalnym dowództwem, które mogłoby przeprowadzić akcję przeciwko obozowi, zdecyduje, że szanse powodzenia są zbyt nikłe. A jednocześnie straty wśród więźniów, które wywołały na pewno olbrzymie represje niemieckie, zbyt dotkliwe. Wielski w tym czasie dochodzi w Warszawie do zdrowia. Nie może odwiedzić rodziny, no gdyż niestety w domu teściu w Ostrowie Mazowieckiej przebywają niemieccy żołnierze. Ale udaje mu się spotkać z żoną w te rzadkie momenty, kiedy ta przyjeżdża do Warszawy po książki dla księgarni, w której pracuje. Jednocześnie generał Emil Fildorf, pseudonim Nil, zaprosi Witolda Pileckiego do organizacji NIE. Tajnej konspiracji w ramach samej Armii Krajowej, która jest przygotowywana na wypadek spodziewanej już wtedy, na początku 1944 roku, przyszłej okupacji sowieckiej. I to też będzie miało ważne reperkusje dla późniejszych powojennych losów rotmistrza Pileckiego. W każdym bądź razie w lipcu 1944 roku Pilecki podejmie już ostatnią próbę zorganizowania pomocy dla więźniów Auschwitz. To, co wtedy się wydarzy, to wystąpi przed, można powiedzieć, dowództwem Armii Krajowej w Warszawie. To będzie 25 lipca. Ale wtedy usłyszy wyraźną odmowę. Ponieważ, jak wiemy, za chwilę, 1 sierpnia 1944 roku, wybuchnie Powstanie Warszawskie. W momencie wybuchu Powstania Warszawskiego Witold Pilecki nie był przypisany do żadnego oddziału powstańczego. Tak naprawdę, jako członek organizacji NIE, powinien był wręcz unikać walki, żeby nie zostać zdekonspirowanym. Jednakże ten gorący patriota nie mógł stać bezczynnie, gdy młodzież Warszawy biła się o wolność. Dołączył do pierwszego zwartego oddziału, którym była Kompania Warszawianka, później wchodząca w skład zgrupowania Chrobry 2. Początkowo Witold Pilecki ukrywał swoją tożsamość, ale gdy potrzebni stali się oficerowie, ujawnił się i objął dowództwo oddziału. Oddziału, który utrzymywał tak zwaną Redutę Witolda. Miejsce przez całe powstanie nigdy nie zdobyte przez Niemców. W czasie walk Pilecki był wzorem i wielkim wsparciem dla często bardzo dużo młodszych powstańców. Jednocześnie w trakcie walk spotkał też wielu przyjaciół, byłych więźniów obozu Auschwitz, jak Wincentego Gawrona. Doświadczył też śmierci towarzysza ucieczki, Jana Redzeja, który zginął w czasie walk o Wojskowy Instytut Geograficzny. Przeszedł cały szlak bojowy powstania i uczestniczył w 63 dniach chwały. Po kapitulacji powstania wraz z innymi żołnierzami zgrupowania Chrobry 2 Witold Pilecki trafi do najpierw Oflagu w Lambsdorf, to są Łabinowice koło dzisiejszego Opola, a później do obozu jenieckiego w Murnau, zachodnich Niemczech. I tam będzie już przebywał aż do końca wojny. Obóz zresztą zostanie wyzwolony praktycznie pod sam koniec, bo 29 kwietnia już 1945 roku. I to są dwie ważne rzeczy, bo po pierwsze dla tych bardzo młodych żołnierzy w Powstaniu Warszawskim, no i później w niewoli, bo tam pewnie średnio wieku to jest 20-21 lat, Witold Pilecki stanie się wielkim przykładem, wzorem i wsparciem. Także już samym Murnau ci młodzi żołnierze będą mówić na niego tato. Ponieważ bardzo wspiera ich w tym też trudnym czasie niewoli. Później w końcu, po zakończeniu wojny, tak naprawdę Pilecki pozostanie w Murnau aż do lipca.
ponieważ czeka na rozkazy od polskich sił zbrojnych. A dokładnie od drugiego korpusu polskiego, generała Andersa. I w końcu w lipcu te rozkazy przyjdą i razem z innymi oficerami uda się do polskich sił zbrojnych na zachodzie. I zostanie przyjęty jako żołnierz w drugim korpusie generała Andersa. W tym czasie też napisze swój chyba najbardziej treściwy raport. Pełen raport o Auschwitz. W czym bardzo pomoże mu Maria Szelongowska, która spisując jego słowa, myślę, że w pewnym sensie też pomoże mu się emocjonalnie otworzyć, by wzbogacić ten raport o jego rzeczywiście przeżycia, przemyślenia i takie duchowe doświadczenia. No i przy okazji tutaj dla mnie bardzo ważna rzecz, bo ten raport już czytałem i gorąco zachęcam do jego przeczytania. W opisie filmu będzie komentarz, w którym będzie link do raportu. Też bardzo piękne by było, gdyby spełniło się takie życzenie wielu Polaków, by ten raport stał się lekturą szkolną. Bo naprawdę na to zasługuje. A jeżeli chodzi o samego Witolda Pileckiego, to wczesną jesienią zaczną, można powiedzieć, być kierowane ze środowiska generała Andersa do niego propozycje, by wrócił do Polski. By wrócił do Polski pod okupacją sowiecką jako osoba, która będzie dostarczać głównie generałowi Andersowi i drugiemu korpusowi polskiemu informacje o tym, co dzieje się w Polsce, a jednocześnie uczestniczyć w budowie struktur oporu, aczkolwiek niezbrojnego, przeciwko sowieckiej okupacji. I ostateczne rozkazy Pilecki otrzyma 21 października i razem z Marią Szelongowską wyruszą do Polski. I do Warszawy dotrą 8 grudnia 1945 roku. Witold Pilecki powrócił do Polski jako Roman Jezierski. Zaczął tworzyć w Warszawie grupę współpracowników, by dostarczać potrzebnych i ważnych informacji dla generała Anderska i polskich sił zbrojnych na zachodzie. Wspierali go w tym dawni towarzysze broni i inni więźniowie Auschwitz, tacy jak na przykład Makary Sieracki. Co jakiś czas przygotowywał raporty dla Andersa, w których rejestrował prawdę o życiu Polski pod rządem sowieckim. Nie mógł niestety powrócić do swojej rodziny. Pozostały mu chwilowe spotkania z żoną Marią oraz rzadkie z dziećmi Andrzejem i Zofią. I podobnie jak podczas swojej misji w Auschwitz, także i tym razem Witold Pilecki dostarcza informacje, które później dzięki kurierom trafiają na zachód. No przede wszystkim do środowiska generała Andersa. Prawdę o sowieckich zbrodniach. O deportacjach żołnierzy AK na Sybir. O całym okrucieństwie ubecji. I temu, jak wykańcza najcenniejszych, najbardziej wartościowych Polaków. Jednocześnie działalność Rosjusza Pileckiego to nie tylko informacje, ale także pomoc dla więźniów. Pomoc dla rodzin więźniów. Czasami wręcz organizowanie pieniędzy, dzięki których młodzi ludzie wykupywani są z ubeckich katowni. Jednocześnie, chociaż Rotmistrz Pilecki nie uczestniczy w walkach zbrojnych, nie neguje ich również. I to wyraźnie wynika z jego raportów. On widzi sens tej walki, zwłaszcza w środowisku wiejskim, zwłaszcza na wsi, w takich miejscach jak Lubelszczyzna, czy Podlasie, nawet Mazowsze, gdzie po prostu dzięki temu, że istnieją jeszcze oddziały polskich żołnierzy, te, które nazywamy dzisiaj żołnierzami wyklętymi, ludność ma jakąkolwiek formę samoobrony przed ubeckim i sowieckim terrorem.
Wreszcie dzięki działalności Witolda Pileckiego na zachód dotrze informacja o sfałszowanym przez Sowietów i ich komunistycznych polskich zdrajców referendum konstytucyjnym w czerwcu 1946 roku. I wtedy właśnie też Ubecja zaczyna ten właściwy moment nagonki na rotmistrza. Zresztą on otrzyma w lipcu 1946 roku rozkaz powrotu na zachód. Rozkaz, o którym będzie zresztą rozmawiał w czasie jednego z nielicznych spotkań ze swoją żoną Marią, która, jak wiemy z pewnych źródeł, będzie chciała w Polsce zostać. I to, oraz może również fakt, że na tamten moment nie ma dla siebie następcy, nie ma zastępcy, który mógłby wejść w jego rolę, spowoduje, że rotmistrz Pilecki w Polsce pozostanie. I prawdopodobnie w końcu 1946 roku stworzy dokument, który można nazwać, przynajmniej ja tak czuję, że mogę nazwać, swoim testamentem. Będzie to odezwa do działaczy młodzieżowych. Dokument, który bardzo długo pozostawał nieznany. Praktycznie ja się o nim dowiedziałem dzięki działalności dr Anny Mandreli. I warto posłuchać kilka ustępów z tego dokumentu, który Witold Pilecki kolportował w Polsce na przełomie lat roku 1946 i 1947. Stworzono nam warunki fałszu i zakłamania. Warunki, w których gwałt i nienaruszalność są niemal podstawą egzystencji, a solidność skazana na zagładę. Wszystko, co ma pozytywną wartość narodową, jest systematycznie i planowo niszczone. Staczamy się na krawędź przepaści, której czeka nas upodlenie i śmierć. Obok tego indywidualnego egoizmu występuje społecznie również niebezpieczny egoizm zbiorowy, zawodowy, klasowy czy rodzinny. Człowiek zapomina, że wokół niego żyją i równie silnie żyć pragną inni. W pierwszym rzędzie wypowiedziano wojnę Chrystusowi i jego wierze, jako tej, na której opiera się cała nasza kultura duchowa. Podważa się fundamenty rodziny, podrywa wiarę w wielkość narodu, walczy z kultem tradycji. Uprzystępnienie idei narodu polskiego i zbliżenie jej do duchowo-moralnej osobowości przyszłego człowieka jest naszym obowiązkiem w stosunku do przyszłych polskich pokoleń. To jest nasze zadanie. Nie mieści się ono bezpośrednio w ramach walki z okupantem i jego agenturami, bowiem przerasta je znacznie swym zakresem. Jest jednak najskuteczniejszym środkiem wzmocnienia sił narodu i zwiększenia jego zdolności obrony. Kształtowanie młodzieży w przestrzeganiu miary i karności, w planowym i świadomym podporządkowaniu się swego własnego ja i swych własnych korzyści interesom zbiorowym, konsekwentnym poddawaniem pierwiastka zmysłowego duchowemu, wychowanie w duchu bezwarunkowego posłuszeństwa wobec nakazów sumienia warunkuje nasze powodzenie. Im bardziej reakcja dziecka będzie dodatnia społecznie, tym lepszym będzie obywatel. Człowiek tyle ma wartości w sobie, ile zdolny jest do pojęcia tajemnicy ofiary i o ile oddaje się czemuś, co wyrasta swą miarą ponad jego własne ja. Wydaje się, że Polaków nie trzeba uczyć poświęcenia, że daliśmy jego nieskończoną ilość dowodów. To tylko częściowo prawda. Życie dajemy chętniej w ofierze, lecz brak nam tej samej ofiarności tam, gdzie mamy w drobnej sprawie ustąpić zajmowanego stanowiska dla ogólnej zgody lub wytrwać w bezwzględnej uczciwości. Ideałem nieodoścignionej ofiary jest Chrystus. Im więcej z Jego ducha w nas, tym lepsza społeczność, w której żyjemy. Podnośmy poczucie honoru do rzędu najwyższych wartości, bowiem on właśnie oznacza tę głęboką podwalinę moralną charakteru, która stanowi o wierności wobec powszechnego prawa moralnego. Pracujmy, o ile tylko można legalnie, unikając ewentualnych represji ze strony administracji warszawskiej. Każda dusza młoda, wydarta wrogowi z pazurów, to wkład do kapitału, z którego Polska czerpać będzie, idąc ku jasnym dniom chwały, wolna i wielka wielkością swoich synów. To będzie nasz wkład w walce o niepodległość. Od początku 1947 roku można powiedzieć, że Pileckiemu pali się już powoli grunt pod nogami.
Z jednej strony dostanie odwołanie rozkazu powrotu na zachód, czyli ma dalej kontynuować swoją misję w Polsce, ale jednocześnie w jego środowisku pojawią się zdrajcy i donosiciele. Ja tutaj nie chcę szalakować nazwiskami, bo jak się okazało w ostatnich latach, osoby oskarżane o zdradę rotmistrza Pileckiego okazały się w obliczu najnowszych dokumentów niewinne. Ja gorąco polecam wydaną w zeszłym roku książkę dr Anny Mandreli, Kto zdradził rotmistrza Pileckiego. Tam można powiedzieć, że z archiwum zostały wykopane pewne dowody, że postacie często określane już nawet później przez podziemie jako krystaliczne po prostu donosiły. Natomiast w końcu te sidła ubeków zacisną się. I 7 maja 1947 roku rotmistrz Pilecki zostanie aresztowany. Wraz z nim zostaną praktycznie aresztowani wszyscy jego współpracownicy, w tym Tadeusz Płużański i Maria Szelongowska. I rozpocznie się okrutne śledztwo. Rotmistrz Pilecki spędzi ponad pół roku w 10. Departamencie Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego na Rakowieckiej, gdzie będzie poddany okrutnym torturom. Tortury Witolda Pileckiego będą prowadzone na ponad 150 przesłuchaniach. Przesłuchaniach, które będzie prowadziła m.in. bestia bezpieki, Eugeniusz Chimczak. Bardzo symptomatyczne jest tutaj zdjęcie z procesu Witolda Pileckiego, na których widać, jak zazwyczaj chowa ręce za siebie. Nie chciał pokazywać obecnym na sali przyjaciołom i członkom rodziny, w tym żonie Marii, rąk z wyrwanymi przez katów bezpieki paznokciami. Witold Pilecki cierpiał w samotności, ale jednocześnie zachował niezłomną postawę. Nikogo nie obciążył, nikogo nie wydał. Dobroć w jego sercu widać nawet z listu, który napisał do ministra Różańskiego, dowódcy ubeckich katów. Dlatego więc pisze niniejszą petycję, by sumą kar wszystkich mnie tylko karano, bo choćby mi przyszło postradać me życie, tak wolę, niż żyć wciąż, a w sercu mieć ranę. I bardzo symboliczne jest też przysłanie, które napisał na ścianie celi. Starałem się tak żyć, abym w godzinie śmierci mógł się raczej cieszyć, niż lękać. Proces, jak wtedy to napisze komunistyczna praca tak zwanej Grupy Witolda, rozpocznie się 3 marca. Będzie trwał tak naprawdę 8 dni. Będą też przerwy. Wyrok zostanie ogłoszony 15 marca. To, o co oskarżą rotmistrza Pileckiego, to przede wszystkim zdrada ojczyzny. I to jest chyba największa potwarz, jaką stworzyli komuniści. Jak można było oskarżyć rotmistrza Pileckiego o zdradę ojczyzny i wysługiwanie się Niemcom, współpracę z obcym wywiadem? Nie mówiąc już o takich absurdalnych zarzutach, jak nielegalne przekroczenie granicy czy posiadanie broni. Jednocześnie już po samym procesie, w którym Pilecki zostanie skazany na karę śmierci, wstawi się za nim środowisko więźniów Auschwitz. Jednakże ten apel zostanie bez odpowiedzi. To, co się wydarzy, to już przed samym procesem tam będą kierowane prośby o interwencję do Cyrankiewicza, który też był więźniem Auschwitz. Trafił tam co prawda pod koniec 1942 roku, więc na pewno nawet nie wiemy, czy spotkał się rzeczywiście z rotmistrzem Pileckim. Na pewno o nim słyszał. Być może poznał go jako Tomasza Serafińskiego. Natomiast Cyrankiewicz napisze podobno list. Tego listu, z tego co kojarzę, do dzisiaj nie odnaleziono, więc nie wiemy dokładnie, co było napisane. Ale ci, którzy byli obecni na procesie, kiedy ten list został przeczytany,
Mówili, iż wspomniał, iż należy podsądnego Pileckiego rozpatrywać nie jako więźnia Auschwitz i bohatera, ale tylko za jego czyny wroga Polski Ludowej. I w samym procesie na śmierć skazano również Marię Szynągowską i Tadeusza Purzańskiego, ale ich później Bolesław Bierut, komunistyczny prezydent Polski i agent NKWD, agent Sowietów, ułaskawił. Dlaczego nie ułaskawił rotmistrza Pileckiego? Bo była to postać zbyt kryształowa. Był to człowiek bezkompromisowy. A takich Sowieci i ich polscy poplecznicy, zdrajcy narodu, nie potrafili znieść. Jednocześnie piękne przesłanie w czasie procesu przekazał swojej żonie, która była tam obecna na publiczności, na niektórych rozprawach. Pierwsze dla dzieci. Kochajcie ojczystą ziemię. Kochajcie swoją świętą wiarę i tradycję własnego narodu. Wyrośnijcie na ludzi honoru. Zawsze wierni uznanym przez siebie najwyższym wartościom, którym trzeba służyć całym swoim życiem. Poprosił też, są jakby dwie opowieści, nie byłem w stanie zweryfikować, która jest prawdziwa. Jedni mówią, że poprosił żonę, żeby kupiła, inni, że przekazał jej swój już wysłużony egzemplarz właśnie dla czytania w rodzinie, dla czytania dzieciom o naśladowaniu Chrystusa, Tomasza Kempis. I w pewnym sensie myślę, że to jest też przesłanie rotmistrza Pileckiego dla wszystkich. Żeby z tą mądrą książeczką w jakimś momencie życia po prostu się zapoznać. A co do jego dalszych losów, to w maju, a dokładnie 25 maja 1948 odbyła się jego egzekucja. I nawet w momencie morderstwa, odebrania mu życia, komuniści nie powstrzymali się od dodatkowego okrucieństwa. 25 maja 1948 roku po godzinie 21 wyprowadzono Witolda Pileckiego z jego celi. O godzinie 21.30 odczytano jego wyrok, a strzałem w tył głowy zamordował go kat bezpieki, Piotr Śmietański, znany morderca wielu żołnierzy wyklętych i działaczy podziemia niepodległościowego. Ciało potajemnie pogrzebano, prawdopodobnie na tzw. łączce, na cmentarzu powązkowskim. Ale prawda jest taka, że do dzisiaj nie odnaleziono ani szczątek, ani miejsca pochówku rotmistrza Pileckiego. Po zamordowaniu rotmistrza Pileckiego komuniści zrobili wiele, by na wieczność trafił on w zapomnienie. Poza tym, że nie ma jego grobu, więc ciężko jest o miejsce, w którym można by kultywować tą pamięć, zwłaszcza w całym okresie trwania PRL-u, pamięć o nim miała rzeczywiście zaginąć. Do końca trwania komuny, do roku 89, a praktycznie 90, jakakolwiek wzmianka o nim w jakiejkolwiek publikacji musiała uzyskać akceptację Głównego Urzędu Cenzury. W związku z czym praktycznie żadne informacje nie przebijały się. Troszkę pamięć była kultywowana na Zachodzie. Między innymi dzięki temu, że w latach 70. wydano książki, w których wspomniano o raportach Pileckiego. Ukazał się też sam jego raport. Natomiast już w wolnej Polsce w roku 1990 rotmistrz Pilecki został uniewinniony. W 2006 otrzymał pośmiertnie dzięki prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu Order Orła Białego. A w 2013 został również pośmiertnie awansowany na pułkownika. I tak powoli
stał się tym, czym jest dzisiaj. Bohaterem uniwersalnym. Bohaterem, który może inspirować każdego. Jednak bardzo ważne jest tutaj samodzielne zdobywanie wiedzy i powiedziałbym takie wyciągnięcie własnych refleksji na temat tej postaci. Dlatego gorąco polecam samodzielną lekturę, samodzielną naukę i poznawanie tej niezwykłej postaci. Książek jest mnóstwo, ja zresztą przygotuję w opisie filmu dość obszerną bibliografię. Jednym z takich pierwszych badaczy był Adam Cyra, autor pierwszej biografii Pileckiego. W ostatnich latach wielką, mrówczą pracę wykonała Anna Mandrela. Tam są dwie świetne książki, nie tylko wspomniana już Kto zdradził rotmistrza Pileckiego, ale również Duchowość i charakter Witolda Pileckiego. Bardzo ciekawa pozycja. Doktor Krzysztof Tracki. To jest świetna pozycja o młodości Witolda Pileckiego. No i jest taka jeszcze jedna pozycja, do której potrzebuje się odnieść, bo od niej ostatnio jest głośno. To jest taki, można powiedzieć, pierwszy międzynarodowy bestseller o rotmistrzu Pileckim. A jest to książka Jacka Ferwetera, The Volunteer, czyli po polsku ochotnik. Pamiętajmy, że to jest literatura faktu, czyli tak naprawdę powieść. To nie jest książka historyczna. I to jest przepiękna opowieść, w sensie też super się ją czyta, o losach Pileckiego w Auschwitz, ale nie jest to rzetelna książka o polskiej historii. Tu można by długo mówić. Ja też nagram angielską wersję tego filmu, gdzie dla słuchaczy za granicą bardziej odniosę się do pewnej narracji, która w tej książce się pojawia. Jest to narracja, która po prostu jest antypolonizmem. Ponieważ Jack Ferwetter świetnie oddaje losy Pileckiego w Auschwitz i naprawdę dotarł do wielu ciekawych dokumentów również po stronie angielskiej. Natomiast tu jest wiele oskarżeń o antysemityzm wobec Polaków. Chociażby myślę, że to wynika z kwestii kulturowej. Że w obliczu takiego ideowego antysemityzmu, który rządził w Wielkiej Brytanii w latach 30. i 40. Takiego antysemityzmu, który wynika z tego samego, co ten antysemityzm niemiecki, nazistowski, który wynika po prostu ze społecznego darwinizmu że i eugeniki, że jedne ludy są lepsze od drugich. Ciężko jest temu autorowi odnieść się do czegoś, czego ja bym nie nazwał antysemityzmem, tylko po prostu konfliktu ekonomicznego Polaków i Żydów, zwłaszcza jeżeli chodzi o handel i ten ciężki czas po kryzysie światowym w latach 30. Jakby nie znając tych realii, nie przekazując ich czytelnikowi, po prostu Jack Ferwetter popełnia pewne antypolonizmy. Dlatego mimo wszystko książkę warto przeczytać, żeby się z nią zapoznać, ale nie jest to dzieło, które wiarygodnie i rzetelnie przekazuje informacje o polskiej historii. Oczywiście jest to moja opinia, dlatego gorąco zachęcam do przeczytania, a jednocześnie super, że ta książka powstała, ja się z tego bardzo cieszę, bo przekazuje tą piękną historię dalej. I dzięki temu ludzie na całym świecie, bo z tego co wiem już jest kilka tłumaczeń, a będzie ich kilkanaście, dowiedzą się więcej o tej pięknej postaci rotmistrza Pileckiego. A ja dziękuję za dzisiaj. Zapraszam Was na kolejną opowieść. Tym razem ostatni, można powiedzieć, żołnierz wyklęty, którego w tym cyklu będę przedstawiał, będzie to Mieczysław Dziemiszkiewicz, słynny Rój. A tym razem chciałbym Was pożegnać takim jeszcze jednym tekstem, który pochodzi ze wstępu już tego napisanego po wojnie raportu Pileckiego. Człowiek w ostatnich chwilach swego życia, jeśli się zechciał zwierzyć szczerze, przyznał zawsze, że tylko to po nim zostało na ziemi wartością trwałą i pozytywną, co dać potrafił z siebie innym ludziom, w tej lub też innej formie.
A iluż takich było, co przed śmiercią dopiero stwierdzić zdolni byli, że przez swe całe życie, wciąż oszczędzając serca innym, nie dali nikomu właściwie nic i teraz, odchodząc z ziemi, za sobą zostawili pustkę. A serce, które się wkrótce już tylko w bryłę miało zmienić, w rzeczywistości nieczułą bryłą przez całe życie było. I na koniec życzę wszystkim, którzy wytrwali, żeby wasze serca pozostały otwarte. Do zobaczenia. Rycerzu bez skazy, kaci wciąż się boją. Tyle lat po zbrodni niszczą pamięć twoją. Hej, hej, rotmistrzu, oni wciąż tu kłamią. Tyle lat po zbrodni niszczą twoją pamięć. Żegnaj nam, rotmistrzu, odpoczywaj w niebie. Ciało zakopali, jeśli nie pogrzebią. Hej, hej, rotmistrzu, odpoczywaj w niebie. Zakopali ciało, jeśli nie pogrzebią. Dziś w anielskim chórze śpiewasz z łanami. Dusza uleciała, wieść została z nami. Hej, hej, rotmistrzu, śpiewaj z ułanami. Uleciała dusza, wieść została z nami. Rotmistrzu Bilecki, do apelu stawaj. Życie ci zabrali, lecz została sława. Hej, hej, rotmistrzu, do apelu stawaj. Życie ci zabrali, zostawili sławę. Hej, hej, rotmistrzu, do apelu stawaj. Zabrali ci życie, lecz została sława.